masowo chorują na COVID-19. Nowy rekord i chaos na izbach przyjęć. Portugalczycy masowo chorują na COVID-19. Chaos w szpitalach. W Portugalii wezbrana piąta fala COVID-19 spowodowała chaos w szpitalach i długie godziny oczekiwania na izbach przyjęć. W środę zanotowano w tym kraju rekordową od początku pandemii i dobową liczbę zakażeń ponad 26 tysięcy. Z relacji rozgłośni Obserwador wynika, że trwające średnio przez kilka godzin oczekiwanie na izbach przyjęć przypomina sytuację z paraliżu portugalskich szpitali, do której doszło w lutym bieżący rok. Radio wskazuje jednak, że tym razem hospitalizacji poddawanych jest zdecydowanie mniej pacjentów. W środę wieczorem zaledwie 971 osób. Lizbońska rozgłośnia wskazała, że chaos na izbach przyjęć to efekt kierowania przez infolinię Ministerstwa Zdrowia tzw. SNS-24 pacjentów z pozytywnymi wynikami testów do szpitali. Odnotowała, że ta telefoniczna linia od kilku dni jest znacznie przeciążona. Pomogą żołnierze zgodnie z planami rządu Antonia Kosty. W najbliższych dniach pracowników SNS-24 ma wesprzeć zespół złożony z żołnierzy. Według zapewnień szefowej resortu zdrowia Marty Temido SNS-24 ma sprostać potrzebom obywateli w warunkach szybko nasilającej się pandemii. Nasza infolinia będzie pracować coraz sprawniej i wytrzyma rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczącą zachorowań na COVID-19, powiedziała minister, szacując, że już 7 stycznia liczba dobowych zakażeń w Portugalii sięgnie poziomu 37 tysięcy przypadków. W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że w kraju zanotowano rekordową liczbę dobowych zachorowań, ponad 26 tysięcy. Dzień wcześniej przypadków infekcji było 17 tysięcy.